24h.pl. Sympozjum Historii Elektryki. Jest to trzecie sympozjum, konferencja naukowa, która ma służyć zgromadzeniu i upublicznieniu oraz upowszechnieniu dorobku związanego z ludźmi, dziełem, wynalazkami związanymi z elektryką, z energetyką, a także naszego stowarzyszenia, Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Wszystko to dzieje się z potrzeby i poczucia naszego obowiązku zdokumentowania historii, ale również dlatego, że w roku 2019 przypada stulecie Stowarzyszenia Elektryków Polskich. I chcielibyśmy się do tej rocznicy doskonale przygotować w Stowarzyszeniu Elektryków, dlatego w oddziale wrocławskim odbywa się trzecia tego typu konferencja, a jest to impreza centralna Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 55 wystąpień, ponad połowa artykułów trafiła do zeszytów Instytutu Kamel, natomiast reszta artykułów trafiła do wydawnictwa elektronicznego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Według mnie najciekawszym materiałem tego sympozjum jest schemat instalacji elektrycznej niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Jest już trzecie sympozjum. Pierwsze odbyło się 2 lata temu w Gdańsku. Inicjatywa Centralnej Komisji Historycznej Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W zeszłym roku konferencja była w Szczecinie. Celem konferencji jest integracja środowiska elektryków, którzy zajmują się historią, czyli zarówno członkowie stowarzyszeń, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, ale również osób, które się zajmują zawodowo historią techniki, historią elektrotechniki, czy również przedstawicieli wyższych uczelni, mamy tutaj przedstawicieli właściwie z całej Polski. Jest to inicjatywa szczególnie cenna na progu stulecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W 2019 roku będziemy obchodzili stulecie, w związku z tym ważne jest, żebyśmy się do tego jubileuszu dobrze przygotowali, zebrali te materiały i odpowiednio propagowali naszą historię. W imieniu władz Stowarzyszenia Elektryków Polskich chciałbym serdecznie pogratulować pełnego sukcesu programowego i organizacyjnego. Jestem pod dużym wrażeniem waszej troski, dbałości o historię Stowarzyszenia Oddziału Wrocławskiego. Tutaj chciałbym złożyć serdeczne gratulacje i podziękowania koleżankom i kolegom z Oddziałowej Komisji Historycznej waszego oddziału. Zebraliście, opracowaliście piękne materiały historyczne, które mogłyby być wzorem dla innych oddziałów w Polsce, a mamy tych oddziałów 50. Podczas sympozjum uczestnicy mieli okazję zwiedzić siedzibę wrocławskiego oddziału SEP. Przewodnikiem był dr Zbigniew Lubczyński, wieloletni prezes wrocławskiego oddziału stowarzyszenia.